Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu Frankowiczu Proszę Państwa, rozpoczynamy nowy cykl analizy orzecznictwa sądów polskich w sprawie frankowej. Mianowicie tym razem będziemy analizowali orzeczenia dotyczące Banku Ochrony Środowiska. Ten bank ma niewiele umów frankowych, natomiast rzeczywiście ich umowy są nieważne. W jaki sposób sądy unieważniają te umowy, zastanówmy się nad. Analizowanym właśnie orzeczeniem. 4 grudnia 2019 roku, czyli już po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli unieważnił umowę kredytu frankowego. Kredyt był to kredyt frankowy udzielony przez Bank Ochrony Środowiska, denominowany do Franka Szwajcarskiego z 2008 roku, dokładnie z września. Dlaczego tak zrobił sąd rejonowy? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, sąd rejonowy analizował umowę i stwierdził po pierwsze, że umowa zawierała zapisy dotyczące waloryzacji y, kursem franka szwajcarskiego. Y, Kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska. Co ważne, kurs ten był ustalany w tabeli kursu banku, czyli całkowicie niezależnie od y, konsumenta, ale w całości uzależnione było to od decyzji banku. Jeżeli w takim razie ta decyzja była dla takiego Frankowicza y, niekorzystna, no bo bank określał samodzielnie ten kurs, na tej podstawie sąd rejonowy dla Warszawy woli stwierdził, że samodzielne ustalanie kursu przez bank prowadzi do nieważności umowy. Frankowicz tak naprawdę nie wiedział też, że jakie jest ryzyko związane z kredytem frankowym, bowiem wnioskował o udzielenie kredytu w złotych, wskazując kwotę w złotych, jaką chciał uzyskać kredytu. Tymczasem bank denominował ten kredyt do franka szwajcarskiego i Frankowicz na koniec dnia nie wiedział jaką kwotę w złotych otrzyma. To również była podstawa unieważnienia kredytu. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group prowadzi takie sprawy i pomaga Frankowiczom w wygrywaniu spraw również przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska. Dlatego zapraszamy do współpracy Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii. To był nasz podcast Frankowiczu Działaj! Bardzo dziękuję i do usłyszenia.